Moim i Państwa gościem jest wiceprezydent Koszalina, pan Przemysław Krzyżanowski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo Panie serdecznie. Prezydencie, jakbyśmy mogli podsumować, no dni Koszalina już za nami. Wiele atrakcji, wiele koncertów, tylko gdzieś z tym zamówieniem prognozy pogody nie wyszło. No nie udało się i muszę powiedzieć, że tak w zasadzie się zaczęło od pierwszej imprezy, która rozpoczynała te dni Koszalina. Trochę tego deszczu było, jednakże trochę mniej niż było w zapowiedziach, ale prawda też jest taka, że pomimo wszystko koszalinianie licznie zgromadzili się na różnego rodzaju imprezach, szczególnie na tych w amfiteatrze. Tutaj rzeczywiście amfiteatr tętnił życiem, ale Pałac Młodzieży rozpoczynał swoją Ulicą Barw. To miało być kapitalne przedstawienie twórczości Pałacu Młodzieży, tego co w Pałacu Młodzieży się robi z okazji Dni Koszalina i miało to być na ulicy Bogusława II. No niestety ze względu na deszcz musiała być impreza przeniesiona do centrum i odbywała się w samym pałacu. To był ten początek Dni Koszalina. Później przecież także impreza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. No niestety te imprezy plenerowe no nie powychodziły tak, jakby się chciało, bo ci wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w różnych formułach i atrakcjach, które były przygotowane, a to i były przecież rowerowe różnego rodzaju rajdy i w plenerze spotkania w muzeum, no tutaj ten deszcz się pojawiał. I tutaj dzisiaj przed Koszalińskim Amfiteatrem też tego deszczu trochę było. Także niestety popsuł. Panie Prezydencie, ale co by nie mówić, 2 lata przerwy i coś w końcu po tym COVID-zie zaczynamy robić. Ludzie zaczynają tętnić życiem, no bo jednak zamknięcie w tym domu, no to troszeczkę wyobcowało nas od kultury. To było bardzo ważne, bo rzeczywiście o tym zresztą mówił prezydent na koncercie wspaniałym z okazji 35-lecia zespołu Bałtyk, który zgromadził no, rzesze koszalinian. Zresztą koncert był przepiękny, 2-godzinny, warto było tutaj przyjść i to zobaczyć, że rzeczywiście jesteśmy chyba wszyscy już wytęsknieni tego życia kulturalnego, bo albo nie mogliśmy, albo nam zamykano i sale koncertowe, teatry, filharmonie i muzea. W końcu po tych 2 latach wreszcie można było wyjść już bez maseczek i brać i różnymi łyżkami, dużymi i małymi, to wszystko, co było przygotowane, a tych propozycji było naprawdę dużo. Także myślę, że koszalinianie pomimo tej pogody niezbyt sympatycznej, bo przecież też było zimno, licznie pojawili się na tych atrakcjach, które były przygotowane. I to jest ważne, bo się integrujemy, chcemy po prostu być razem, bawić się, pomimo też tej niezbyt sympatycznej sytuacji, która aktualnie jest na Ukrainie. Wspomniał Pan Prezydent o 35-leciu zespołu tańca ludowego Bałtyk. No wyjątkowe wydarzenie. Tak, to było wydarzenie, które naprawdę nie tylko było wydarzeniem Dni Koszalina, ale i tego roku w koszalińskiej kulturze, bo rzeczywiście taka liczba przepięknych strojów, takie tańce i przecież widzimy, wiemy doskonale, bo znamy też wszystkich tancerzy zespołu Bałtyk, że pojawiały się to osoby, które kiedyś tańczyły, czyli rzeczywiście w pełnym składzie. Zresztą o tym była mowa, że przecież tutaj przyjechały osoby, które już nie mieszkają w Koszalinie, z Koszalinem są związane. Warto było ten koncert zobaczyć, naprawdę przepiękna inscenizacja, pięknie dobrane piosenki, które także się pojawiały, no a tańce były wykonane na bardzo wysokim poziomie, stąd myślę, że nagroda koszalińskiego orła dla założycielki Beni, która przygotowała cały ten koncert, jest choreografem, założycielem i prowadzi zespół Bałtyk, koszaliński orzeł jak najbardziej uzasadniony w dziedzinie kultury. Można tylko podziękować i czekać na kolejne takie koncerty. Zresztą dla każdej grupy były przygotowane propozycje koncertowe, bo przecież Smolasty to młodzież i mnóstwo osób w amfiteatrze razem ze Smolastym śpiewających teksty jego piosenek. To rzeczywiście było duże przeżycie. Bałtyk, no i na koniec przecież koncert, który wypełnił cały amfiteatr, bo wszystkie bilety zostały sprzedane, czyli Agnieszka Chylińska, Langberry i Bryska, no to rzeczywiście gwiazdy i młodego pokolenia, i tych ludzi trochę starszych, i takich, które są w moim wieku. Można było ten koncert z wielką przyjemnością zobaczyć. Także myślę, że to wszystko rzeczywiście składa się na, pomimo tej rzeczywiście pogody, no nie za bardzo sympatycznej,
na pewien sukces tych Dni Koszalina, bo trzeba powiedzieć, że te wszystkie instytucje zaangażowały się w Dni Koszalina, wszystkie instytucje koszalińskiej kultury, bo i muzeum, i filharmonia, przecież filharmonia, przepiękny koncert absolwentów, uczniów zespołu szkół muzycznych imienia Grażyny Bacewicz. 18:30 w piątek ten koncert się odbył. Przepiękny koncert w muzeum. Wszystkie wystawy pootwierane, także animacje dla dzieci. W te Dni Koszalina Muzeum Koszalińskie nastawiło się przede wszystkim na propozycje dla dzieci i młodzieży. I rzeczywiście było dużo chętnych. Warto było to zobaczyć, warto było tam pójść. Archiwum Koszalińskie także przygotowało swoją ofertę na pikniku, gdzie bardzo dużo tradycyjnie mieszkańców naszego miasta brało udział w tym, co archiwum miało do zaprezentowania. Także można powiedzieć, że doskonałym uzupełnieniem tego wszystkiego była także noc w bibliotece. No przecież to, co się działo w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w piątek od godziny 17:00, byłem tam, widziałem, jak to wszystko tętniło, szalone lata 70., kapitalnie przygotowana impreza. Także rzeczywiście tych różnego rodzaju elementów, puzli, które składały się na Dni Koszalina, było bardzo dużo i można być zadowolonym. Panie prezydencie, co by nie mówić, to bardzo dobrze, że były te imprezy towarzyszące, no bo pogoda troszeczkę spłatała figle, a ludzie mieli gdzie pójść, mieli gdzie się bawić, mieli gdzie przeżywać kolejne urodziny naszego miasta. No szczęście, bo rzeczywiście szczęście, że też mamy takie obiekty, które mają na tyle pojemność, że można przenieść. No tu przykład tego Pałacu Młodzieży, który miał się wystawiać na ulicy Bogosława II, zrobił to w środku. No ja obawiałem się o imprezę z siłaczami, ze strongmanami, że tutaj, żeby czasem deszczu nie było, bo zapowiedzi były dosyć trudne, ale jednak udało się i strongmani bez deszczu, może parę kropelek deszczu popadało, ale cała ta impreza generalnie można powiedzieć, że w jako takiej aurze się odbyła, a zresztą zainteresowanie było dosyć duże, no i przecież food trucki, które tutaj przez te trzy dni, co prawda z tego co wiem, ci wszyscy, którzy sprzedawali te znakomite potrawy serwowane, też mówili, że no niestety w zeszłym roku też podobnie było, że ten deszcz tutaj był, kiedy zjazd food trucków miał miejsce, no ale widać no taki urok tych Dni Koszalina. Miejmy nadzieję, że po raz ostatni w takim deszczu, następne już będą w słoneczku. Być może zmienia się klimat i będzie trzeba przesunąć o tydzień Dni Koszalina, bo już za tydzień 25 stopni, to jest to trochę, może na czerwiec. No to jest trochę kłopotliwe, bo jednak 23 maja to urodziny miasta i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, która mówi najbliższy weekend, który wypada po 23 maja, wtedy są organizowane Dni Koszalina, czyli od piątku do niedzieli, wtedy to wszystko jest zorganizowane. Myślę, że ocena będzie pozytywna, chociaż zapewne będą też tacy, którym się mogły nie podobać pełne elementy. Staraliśmy się przygotować ofertę dla naprawdę pełnego przekroju mieszkańców miasta i każdy na pewno coś dla siebie tutaj znalazł. No i panie prezydencie, zostanie jeszcze jedna wisienka na torcie, no bo ze względu na pogodę pokaz kolorów w Parku Książąt Pomorskich zostanie przesunięty w czasie, a to wyjątkowe wydarzenie. Mieliśmy ogromny problem, ale względy bezpieczeństwa i tą decyzję musieliśmy podjąć właśnie taką, żeby odwołać. Z tego względu, że akurat tej nocy, kiedy miał nastąpić montaż wszystkich urządzeń, a są to skomplikowane urządzenia do tych laserów, pokazów nocnych, lało i organizator poprosił nas i sam mówił, że nie będzie w stanie po prostu tego ze względów bezpieczeństwa rozstawić bezpiecznie, by czasem no, jakiś przykry wypadek w czasie tego pokazu się nie zdarzył. W związku z tym postanowiliśmy, że w tym roku w czasie tych Dni Koszalina nie będziemy tego pokazu robić, ale w czerwcu on się odbędzie. Miejmy nadzieję, że będzie już piękna pogoda, także będzie to na pewno atrakcja, która już niebawem, kto wie, czy nie za tydzień, za dwa tygodnie pojawi się w Koszalinie, bo ta data zostanie ustalona i zaprosimy wszystkich mieszkańców. Miejmy nadzieję, tak jak pan redaktor mówił, w temperaturze 25 stopni, kiedy jest ciepło, kiedy nie pada, by zobaczyć to, co było przygotowane, a jest to nie lada gratka ten pokaz, bo rzeczywiście widzieliśmy wcześniej, jak on był prezentowany w innych miastach i robi wrażenie, trzeba powiedzieć, także myślę, że będzie to ciekawa propozycja. Dziękuję panie prezydencie. Moim i państwa gościem był Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina. Dziękuję panu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. No już zapraszam na kolejne Dni Koszalina za rok. Dziękujemy.